To niech pan powie, jak ma pan trudne. Nie ma trudnych pytań. Ja panu powiedziałam, że jest pan politykiem i zadawał już pan kiedyś pytanie na naszym spotkaniu. I nie uciekam. Ja nigdy nie uciekam, bo jestem odważną kobietą, jak wszystkie kobiety na tej sali. Dobrze, może pani trzymać. Nie będę gryzł. Nie mam wilczych oczu. Nie boję się pana. Panie premierze, dziękuję, że udzielono mi głosu, bo to podobno ostatnie pytanie. Ja mam taką bardzo ważną rzecz, ponieważ łączę się chyba ze wszystkimi ludźmi, z panem, z wiarą w to, że uda się tą mafijną, zbrodniczą bandę pisowską odsunąć od władzy. Natomiast musimy sobie powiedzieć wszyscy prawdę, że ja oczywiście życzę Platformie Obywatelskiej jak najlepszego wyniku. Ale o tym, czy dalej będzie rządziła ta mafia, czy władzę przejmie opozycja, zadecyduje kilku, może kilkunastu posłów. Ja nie wiem, czy panu jest znany temat nowelizacji kodeksu wyborczego i wprowadzenia centralnego rejestru wyborczego. Te wszystkie sondaże, które pokazują teraz ten balans prawie na pół między opozycją a PiS-em, niestety nie biorą pod uwagę tego, że Kaczyński z Morawieckim bardzo sprytnie wykluczyli spraw wyborczych około 30% wyborców w dużych miastach. Nasz komitet w trakcie rejestracji ma twarde dane to potwierdzające. I może się okazać tak, że wielu ludzi z Warszawy, ze Szczecina, z Bydgoszczy pójdą 15 października zagłosować na opozycję i okaże się, że około 30% z nich nie ma praw wyborczych, bo wszyscy, którzy migrowali i nie korzystali ze swojego stałego adresu zamieszkania, ale po prostu poszli i się zarejestrowali w dotychczasowych spisach wyborczych według faktycznego. Nie meldunkowego, ale faktycznego, utracą te prawa wyborcze. I ja nie widzę niestety po stronie Platformy Obywatelskiej larum z tego powodu. Może pan o tym nie wie. I druga rzecz, która mnie bardzo niepokoi, chciałbym, żeby pan zajął stanowisko, to jest też taka kwestia wyborców, którzy nie chcą głosować ani na Platformę Obywatelską, ani na PiS. Ja mam wrażenie, patrząc na ogół działania, że Jarosław Kaczyński jako wielki szuler ograł pana. To znaczy wystawił dla tych ludzi, którzy nie chcą głosować ani na PiS, ani na Platformę, ani na żadną partię z Sejmu, wystawił bezpartyjnych samorządowców i Konfederację. I za wszelką cenę w tej chwili dążą do tego, żeby nasz komitet nie uzyskał statusu listy krajowej, bo jesteśmy jedyną opozycją pozaparlamentarną, która chce Kaczyńskiego wsadzić do więzienia. Mam nadzieję, że tak samo jak pan. Dziękuję. Ja generalnie chciałbym, żeby do więzienia wsadzały sądy i prokuratura. Jak pan dobrze wie, żeby doprowadzić do zmiany, dzięki której niezależny prokurator, niezależny sędzia zajmie się wreszcie Kaczyńskim, trzeba nie być opozycją pozaparlamentarną, tylko trzeba być partią, która zdobędzie większość głosów. Ja bardzo cenię, i to mówię serio pana, jednoznaczność poglądów, ale proszę się nie gniewać, znając dotychczasowe efekty naszej, pana działalności i mojej działalności. Wydaje mi się, że liczby mówią same za siebie. Znaczy, jeśli będę szukał, proszę się nie pogniewać, ale jeśli będę szukał doradców od tego, jak zrobić maksymalny wynik i pokonać PiS, to poszukam ludzi, którzy kiedyś już wygrywali wybory. Jeśli chodzi o zjawisko, o którym pan mówi, to nie jest jedyny przykład manipulacji kodeksem wyborczym i procedurami wyborczymi, które wskazują na to, że PiS jest gotów użyć wszystkich dostępnych i właściwie niedostępnych, bo nielegalnych metod, począwszy od faktu, że okręgi pozostały takie same, mimo że PKW wyraźnie pokazała, gdzie powinno być więcej mandatów, a gdzie mniej. I jakoś tak się dziwnie składa, że wszystkie rekomendacje PKW sprzyjałyby opozycji, PiS żadnej z nich nie zaakceptował. To jest ten problem dotyczący liczenia głosów za granicą. Państwowa Komisja Wyborcza ustami swojego przedstawiciela w telewizji na pytanie, czy policzycie wszystkie głosy za granicą, odpowiada Państwa Komisja Wyborcza: mam taką nadzieję. Może się uda. Znaczy, wiecie, znaczy, no nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to budzi
emocje i wrażenia. Nasze dane nie mówią o 30%. Mówię o tym, o groźbie bycia niezarejestrowanym jako wyborca z tego tytułu, że człowiek zmienił miejsce zamieszkania, ale to jest poważna sprawa. Ja nie znajduję innego sposobu. Ja już gardło zdarłem, ale dzięki za tę interwencję, bo pozwoli mi to jeszcze raz powtórzyć. Jutro w Otwocku też to powtórzę. Błagam wszystkich, sprawdźcie dziś, jutro, pojutrze, czy jesteście na listach, znaczy w rejestrze. Żebyś, tak, można, zdążycie spokojnie, wszyscy bez wyjątku zdążą sprawdzić, gdzie są zarejestrowani jako wyborcy. I zdążycie spokojnie, jeśli zrobicie to w poniedziałek, wtorek, zarejestrować się tam, gdzie chcecie głosować. Naprawdę to jest wykonalne, tylko nie zapomnijcie o tym. Każdy, kto się przenosił, każdy, kto długo był za granicą i kto może mieć wątpliwości, czy zameldowanie zgadza się z miejscem głosowania, proszę sprawdźcie to. Nie ma większego prezentu dla Kaczyńskiego i PiS-u niż jego przekręty, które spotkają się z naszą apatią czy biernością. Oni są tchórzami. Kaczyński jest tchórzem numer jeden. On nie zdecyduje się na jawny gwałt, ale na machloje, tak jak to robią w rządzeniu, na machloje wyborcze tak. Więc myśmy dlatego zmobilizowali już w tej chwili prawie 70 tysięcy ludzi, żeby pilnować wyborów w lokalach wyborczych. Ja dlatego proszę wszystkich o marsz 1 października, żeby oni zobaczyli, że nie ma żartów, że ludzie są naprawdę zmobilizowani i że nie pozwolimy, żeby nam ukradli te wybory. Ale błagam wszystkich w Polsce, nie pomóżcie im niechcący w tych machlojkach wyborczych. Sprawdźcie, to nie kosztuje dużo czasu. Sprawdźcie, gdzie macie prawo głosować. Przejmijcie się tym, bo nie dawajcie prezentu gościom, którzy was okradają ze wszystkiego od tylu lat.